Ziemia. Dzień pierwszy. Wylądowaliśmy wczoraj o 18:30 czasu lokalnego. Nie widać stąd naszej planety, bo coś nam przesłania. Jest to czarno-brązowe i dość gęste. Jakaś tajemnicza zawiesina w atmosferze. No i w zasadzie tak można zakończyć pierwszy dzień walki z moim chyba nie do końca przemyślanym technicznie pomysłem. Jak widać na załączonym obrazku, gleba jak pływała, tak pływa. Skłamałbym twierdząc, że nic nie osiadło na dnie. Osiadło. Niestety nie wiem skąd wynikało moje przekonanie, że to się da ubić na tyle, aby posadzić rośliny. Oczywiście po jakimś czasie to wszystko osiądzie. A co nie osiądzie, można ręcznie usunąć. Filtr oczyści wodę, choć pewnie zacznie unosić ziemię z dna. Więc trochę syzyfowa praca z tego wychodzi. Namawiacie mnie do kontynuowania tego eksperymentu, ale chyba to nie ma większego sensu. Nawet jeśli uda mi się udowodnić, że na samej ziemi bez żwiru można postawić akwarium, to raczej żadnemu akwaryście nie będzie się chciało czekać tygodniami z bagnem w zbiorniku i mieszać wodę łapami. Będę musiał pomyśleć, co z tym fantem zrobić dalej, ale podejrzewam, że czas zastosować tajemniczy plan B. Niemcy często stosowali go w 1945 roku. Zostawiali rowery i uciekali.